ma mniej kości, mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Dlaczego? Nie wiem. Co się stanie, jeśli mężczyzna straci jajniki? Będzie bezpłodny? Nic się nie stanie? Czy będzie musiał brać leki na testosteron? Jajnik przypadkiem kobieta nie ma? Jajników? No tak jest. O kurde. Kto ma mniej kości, mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Dlaczego? Nie wiem. Która część ciała powiększa się 10-krotnie? Mózg, źrenice czy serce? Zapewne serce. Co się stanie, jeśli mężczyzna straci jajniki? Będzie bezpłodny? Nic się nie stanie? Czy będzie musiał brać leki na testosteron? Czekaj, teraz największa... To jest trudne, bo... A jajnik przypadkiem kobieta nie ma? Jajników? No tak jest. O kurde. No bo to mi się wydaje, że chyba to kobieta ma jajniki. Dobrze, że a mamy jądra. Dobrze, że mamy kogoś mądrego w naszej drużynie, nic się nie stanie. Jesteście pewni? Ile mamy par palców? Par? Par palców. Jedną? Jedną parę. No, czekaj, jedna para... Par no to dwie, że... No to jedną parę, tak? Albo dwie parę. A jak myślicie? Jezu, ja nie wiem. Ile by się wstawiała? Ciężko. Ale możecie przecież policzyć. No mówię, no jest jedna, nie? Chyba, tak. Że tak właśnie, że jedna ale para, czekaj, druga bo para. W sumie u stóp. Czwarta. Ale u dłoni, czy normalnie? 10. No to dwie? 10. Kto ma mniej kości, mężczyzna czy kobieta? Mamy tyle, nie mamy tyle samo? Oj, dobra, nie mów nic. Dobra, mężczyzna. Ile mamy par palców? Par palców? To może być podchwytliwe, bo... Ale możesz policzyć. A. No to ogólnie to mamy 20, ale par to 10 będzie. Ile krwi średnio ma dorosły człowiek? 4-6 litrów? W sensie w litrach, tak? Tak, 10-12 czy 14-16? Średnio ma dorosły człowiek, ale średnio waży dorosły człowiek. A ja nie wiem, ile to jest średni człowiek, bo to da się... Nie, średnio ma dorosły człowiek. Ale ja nie wiem, ile waży średni dorosły człowiek. Bo ciężko mi, kto to się... No jest, bo wtedy, bo... No nie, bo duży człowiek będzie miał większą liczbę krwi, a mniejszą, mniejszą, tak? Nie, to tak nie tak, no tak. No tak, jak ktoś jest większy, no to nie będzie miał tyle, co nowodatek. Ale strzał. Jak myślisz, ile ty masz krwi? Co się stanie, jeśli mężczyzna straci jajniki? Będzie bezpłodny, nic się nie stanie, czy będzie musiał brać leki na testosteron? Będzie bezpłodny. Kto ma mniej kości, mężczyzna czy kobieta? Mamy tyle samo. Znaczenie chyba. No tak, mamy tyle samo kości. Potwierdzam, tak. O, ty potwierdzasz. Gdzie w ciele człowieka znajduje się młoteczek? W uchu, w sercu czy człowiek nie ma młoteczka? W uchu? Co się stanie, jeśli mężczyzna straci jajniki? Będzie bezpłodny. A gdzie człowiek ma oskrzela? No nie ma! Nie, czekaj, oskrzela ma! Oskrzela ma! Ma, ale nie używa. Gar... Nie, czekaj. W układzie oddechowym? A ty obstawiasz, nie, że... oskrzelał, ja mam astmę. Ja mam astmę oskrzelową właśnie, więc z tego się orientuję. W układzie oddechowym. Vox. Vox.